Witam serdecznie. Po raz pierwszy na moim kanale Zbyszek Fryna robię relacje z miasta Turek w Wielkopolsce. Zawsze chciałem tu być. Choć tu nie ma koszykówki, a może kiedyś będzie, ale zaliczyłem kolejną miejscowość w Polsce. Kolejny obóz po raz pierwszy. Kamp koszykarski. Organizowany przez Agnieszkę Szot, Czarka Trybańskiego, pierwszego zawodnika NBA. Agnieszka Szot, wielokrotna reprezentantka Polski, 25 sezonów ekstraklasie, jeszcze dzisiaj gra. No i poprzyjeżdżali chłopcy. Mamy tu, można powiedzieć, taki międzynarodowy kamp, bo chłopaczek w tym czarnym, w tej czarnej koszulce z logo Kobe'ego Bryanta. Jego klub to Tornado, ostatnio Tornado Kaunas Kowno z Litwy jest, ale w tym sezonie będzie grał w Tartu, bo jego tata, trener, tam będzie pracował. Bardzo utalentowany, bardzo fajnie gra chłopak na 12 lat. Ja myślę, że w Polsce jeden z najlepszych graczy by był, na pewno by był w top 10. Szkoda, że tutaj nie ma jakichś wybijających się zawodników z 2008, przykładowo Radla albo Greka, albo tych innych, bym mógł porównać ich granie, ale naprawdę umiejętności posiada, nie ma się co dziwić. Litwa, tata trener, zawodnik. No i są chłopcy także jak zawsze z Lublina, Grochowski. Pani Kasia także. Trenerka, zawodniczka. Dawaj, dawaj, następnie, nie siedzimy, dawaj, dawaj. O, biegnie. Dobrze, brawo, po drugiej stronie Czarek Trybański. Szkoli młodych adeptów koszykówki, między innymi chłopców z Turka. Po raz pierwszy chłopcy z Turka na moim kanale Zbyszek Fryna. Z Turku. Zaraz mnie poprawiają, bo oni nie lubią, jak się mówi z Turka. Żebym nie dostał zlacia, jak to się mówi. No ale sam mówiłeś, że dla ciebie jest wyróżnienie trenować u pana Czarka, nie Trybańskiego. Wyróżnienie u trenera, trenować zawodnikiem NBA. Także widzicie państwo, mnie filmuje tych relacji na moim kanale Zbyszek Fryna, bo jest kanał kultowy i tak coś robię, bo to mój jest też moim pamiętnikiem. Tu kolejna grupa dziewczynek, która trenuje teraz z trenerem, właśnie ojcem tego chłopaka, co przedstawiałem, z Litwy, teraz pracuje w Tartu, były zawodnik w uczelni amerykańskiej, grał. Może pan Ludwik będzie, jak ten Litwin ma nazwisko, żeby powiedzieć, ty wiesz? Tomasz. Na pewno Tomasz, a nie jest łatwo do zapamiętania litewskie nazwisko. Dziewczyny tutaj pracują, Tomasz ma opanowany kozioł, bo był rozgrywającym. Tu jest kolejna grupa. Także jest wszystko dobrze, jestem zadowolona z obozu. Z nimi robi jakieś konkursy, prawda? Znowu co zrobimy? Potem będzie dla maluchów konkurs specjalny. Jest i pani Agnieszka Szot. Witam serdecznie. Pani Agnieszka, 25 sezonów ekstraklasy. Jak mówiłem, liga szwajcarska, izraelska, grecka. Film robię. I tutaj przekazuję dzieciakom to, co jest. Ja robię film, możecie coś powiedzieć. O, bardzo, bardzo fajnie. Fajny obóz, polecamy bardzo. Dziękuję. Krochowski, zadowolony? Lepszy od ciebie, nie? Nie. Kobe Bryant. A to nie ten. A w kolorze dobrze. Jeszcze na koniec filmiku chciałem pozdrowić wszystkich od pana Zielińskiego, bo ja na mój kanał robię. Teraz robiłem kiedyś po 20-30 filmików na YouTube, a teraz robię wszystko na
telefonie, a to tylko na kultowej, wiesz, bo ja jestem rekordzista. Mam 16 tysięcy filmów, filmików na YouTube od 12 lat, nikt tego nie ma. Latem tamtego roku zostałem wyróżniony przez YouTuberów i dostałem piłkę fajną, futbolową. No ale 16 tysięcy. Reklama 4 tysiące miesięcznie. Nie, nie mam ani reklamy jednej, bo nie chcę. Zarobiłbym może 200 zł, a tylko zaśmiecają mój kanał. No, a to jest dla dzieci, to wiesz. A co ciekawsze, na 16 tysięcy filmików przez 15 lat nikt mi ani raz uwagi nie zwrócił, że mam filmik skasować. To jest dla mnie duma, nie? Będę szukał teraz. Wydaje mi się, że nie masz racji. A i, no może mi się zdarzyło raz, dwa, no to wiesz, muzykę postawię. Ale to jest nasze... No są wyjątki, ale to takie... Musiałem uciekać od trenerów. My tu chłopcy trenują też. I cały czas coś trwa. Ja serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia. Zaglądajcie na Zbyszek Fryna, bo zawsze coś nowego się pokaże.